Ej, dzień dobry, cześć, czołem. Co my żeśmy ostatnio właściwie zdążyli zabić, albo nie zdążyliśmy zabić? Z tego co widzę, to nie zdążyliśmy się zdrzemnąć takich nam kazali. Więc pierwsze rzeczy są pierwszymi rzeczami. Czy idziesz spać? Zobacz w sumie, czy mam te challenge questy podobione, bo o tym zapomniałem. Wydaje mi się, że tak. Tak, mam wszystko podobione. Wniosek jest jeden prosty. Spanko. Nie ma dzisiaj nic więcej do roboty. Bajajo. Nikt nie chce z nami spać. No i to... Nawet nie jest mi z tego powodu jakoś specjalnie przykro. Dozing off, huh? I have no idea how you managed to stay alive, Akira. Ktoś wołał na swoje imię Akira? To nie brzmi jak słowa, man. Jeez, Skins, don't scare me like that. Sorry, making sure you don't get yourself killed. Kto by miał nas zabić? Cześć, Pasko. Thanks for the reminder, Skins. Will you stop calling me that? Thanks to you, everyone's calling me that now. Nie widzę żadnego problemu. And each one's a badge of glory. And each one hurt like hell. So what's going on? Ciekawe, czemu Skinsa nie jakiś, nie wiem, Skull czy coś. Nie byłaby to pierwsza postać na wyręca się Skull, to na pewno. Sounds like we don't have much chance of making it out of here. Tokyo's filled with demons, so we start digging to find a way out. And we finally make it out. See the sun, and now we've got angels trying to kill us. Anioły, demony, co gorsza. Don't even kid about that. Don't worry, it's not gonna happen. Słynne ostatnie słowa? Damn it, they just keep on coming. We can't hold them off forever, Skins. Jeszcze tylko chwilę. Everyone, retreat! Czyli w kogo stronę się wycofują? Damn it. Bo z Saturn od razu mi się kojarzy z Naraku. I am the Archangel Gabriel. It is the Lord's najlepszy designer aniołów, przysięgam. Those who have not been chosen by our Lord shall not set foot here. But the Lord is merciful and has deigned to give you a chance. A chance? As humans, you are made in the image of the Lord. And so the Lord has permitted you to live under the sun. Really? Gdzie jest haczyk? Tego już tym razem się nie dowiemy. Kolejna świadka księżyca przybywa. Mamy jeszcze całe sześć takowych. Tak, świadka, jedną. W sumie jedna świadka. Mamy już świadka, o to jest lepsze określenie. Myśleliście, że poznamy jakąś fabułę? Asahi powiedziała, że nie. Doskonale. Śniły mi się ciekawe rzeczy, czemu przeszkadzasz? Cześć, Efyt. Musimy opowiadać jakichś VIP-ów. Samuraje wysłani przez Merkabę dotarli do Tokio i musimy się z nimi spotkać w Wano i doprowadzić ich do Kasumi Gaseki. Looks like we need to escort a bunch of samurai to Kasumi Gaseki. Can't imagine why they need us to do this. Samurai powinni sobie sami poradzić. Says here the samurai are in Ueno right now. Guess we better go meet them. No to nie tak, że mam cokolwiek lepszego do roboty. Podoba mi się ta rozbieżność poziomów, które mamy. Asahi 36 ten. Haluja 32, Nozomi 31. Straszna rozbieżność. Cześć, Sylwia. Ja się zdecydowanie nawadniam. Bez tego by mnie cholera strzeliła. Chociaż
Ja nie powinienem narzekać i zdaję sobie z tego sprawę. Gdańsk dzisiaj ma jakieś, nie wiem, 25 stopni. Więc naprawdę nie jest aż tak źle. To jest Pietro. Więc moje, no, jestem ostatnią osobą, która powinna narzekać sobie w tej chwili. Aczkolwiek dla mnie to i tak jest odrobinę za, że tak to mówimy. Kurde, chodzi mi, żeby któregoś raz wziąć i podgarniać te wszystkie demony, których nie mam. I sobie kompendium powypełniać. Zostałem, czy dzisiaj jest ten dzień, czy dzisiaj nie jest ten dzień. Może dzisiaj będzie ten dzień? Zawsze mogę się przejść na piechotę tam, gdzie chcą. Musiałem teraz kawałek iść, o jezu. Sam byłem na spacerze, gdzie u nas jest luźno i też nie byłem jakoś specjalnie zadowolony, więc trochę współczuję. A nawet trochę bardzo. Hejka! Dzięki, że mnie wypuściłeś. A, przy okazji sobie trochę hajsu zgarniemy. Czy ja znów mam wszystkie demonologie? Nie pamiętam w tej chwili. Trzeba się przekonać. Mam demonologie, nie mam. Okej. Okay. Dajemy patę, stąd przyda się. Dobra. Czy to go zabije? Tak. O. Well. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Oznacza to z drugiej strony, że mamy tu demony do przekonania do dołączenia do nas. Te krabie chyba mieliśmy, yep. W momencie, kiedy mamy takie walki na bardzo niskich poziomach, to czuję się zbyt wiem do używania tego. Jak nie powiem. A jakaś część nie po prostu mówię, chciałbym sobie uzupełniać kompendium, bo lubię to zazwyczaj robić, tylko jednocześnie zdaję sobie sprawę, że na wizy nie zawsze jest to coś, co powinienem robić, bo jest to często gęsto pracochłonne po prostu. A tak jak tutaj biegamy, to też nie mamy za bardzo nagród z tego, chyba że jakieś losowe archistone. Mam coś ten deseń. A te mam ten luki, mnie kolecą trochę, coś tutaj podwoje do mnie. Was chyba... tak, was też mam. Wcześniej zwracę uwagę... Wydaje mi się, że głównie nasz poziom. Albo nasz, albo najwyższy, tak? Moim zdaniem byłoby najlogiczniej. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że logika nie zawsze jest wyznacznikiem tego, jak działa gra. Czajistrze i za 800, czy to były dwie ósemki obok siebie po prostu? Nie zdziwiłaby mnie ani jedna opcja, ani druga. Dobra. Was też mamy. Czyli musiałbym tych mamy Danuki znaleźć. Szkoda trochę, że nie dostajemy jakoś kasy bardzo za to. Przydałaby się. Patrzcie jak ucieka. Wow. Patrzcie jak ucieka. Opium. Żarty żartami, ale w tych walkach to nie jest tak, że kompletnie nic się nam nie dzieje. Więc jakbyśmy się bardzo postarali, to pewnie moglibyśmy wciąż się samotnie wziąć i wyjebać. Hello. Ach. Chciałbym tych mamy Danuki, którzy tu byli. To nie są mamy Danuki. No nie, to też nie będę raczej. Będzie mnie co teraz dęczyło, bo tak to bym pomyślał, że ma stąd wszystko, a tak to siedzi sobie ten jeden upierdliwy demon i nie da mi spokoju. Ulala. A bossa chyba też mieliśmy, co? Nie. Najlepsze jest to, że auto walcząc chyba... Poza jakimiś losowymi śmirkowatymi mudo nie mamy szans tej umrzeć przez to, że Asahi nas leczy. Dość regularnie.
Dobra, jeszcze trzy walki. Jeżeli nie znajdę, mamy ten oki, kto wychodzę. Żeby nie spędzać się Bóg wiele czasu. Jakby też szanujmy swój czas. Gdyby kwiata się zaczęła się gonić, abyś miał obecnie przez Slime'a, czy byś się domenił, że dostarczyła się jeszcze galutki, czy by się przestraszył? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie jest to na tyle, powiedzmy, szybko aktualizowane. Już tak tłumaczę. Hello? Podwiesienie. Oddajcie im moich mamedanuki. Widziałem ich tu. Oje. Dobra, wychodzę. Nie, to nie. Płaski bez. Czy ja się mogę w ogóle przejść na piechotę do Uena, czy nie? Ja się zastanawiam. Podejrzewam, że tak, ale głowy nie dam. Da, zobaczymy. Właśnie to ja jestem w Ueno. Znaczy do Ueno mam kawałek, ale wiecie, o co chodzi. Serio? O, tych dwóch nie mam. Siema? Nie odkryć, proszę. Balm of Raising. Nie mam. Trochę many niech ci będzie. Chcesz kasy. Doskonale. Teraz jeszcze Gremlina i będę całkiem szczęśliwy. Cześć Gremlin. Oklepiemy go. Tak. Zrobimy to z Gremlinem. Czy jakoś tak? Monka jest. Mam jeszcze jeden slot, teoretycznie przynajmniej. Może nie przez to, tylko przez podstawową. Cześć, Endkers. Co wy się tu zjecie? Czy coś czego nie mam? Ja mam tety w sumie. Takamina Katy miałem, By Susan miałem, Łącze miałem, Morio Perfatti. Chyba po prostu wezmę tak sobie. No miałem po tego, że wcześniej rozmawialiśmy o pletach. Crazy Frog? W sumie trochę tak. Tylko, że kradnie kasę. Plety mi się będą chyba zawsze kojarzyć z Makabimem. Dobra, są relikwie. Zawsze w cenie. Kasy nigdy za wiele w grach SMT. Hello. Cześć oni. Nie. Jego przyszłość by polegała na tym, że spuści ich pierdol. Jestem pewien. Owszem, świetna pogoda. Wiem. Okej. Okej. Biedny Power. Ale oni się dołączył. Było warto. Przysięgam. Opium.
Stąd chyba nie, chuligana nie. Siema. O, nie lubi mnie. Słyszę jakieś bajdy niestworzone. Mam miejsce, tak, bo fuzjowałem dwa demony wcześniej, więc mam jeszcze jednego slota. Przed fuzją dwóch demonów miałem tego. Miałem jeszcze jedno miejsce, więc po fuzji dwóch demonów miałem dwa sloty. Po rekrutacji miałem jeszcze jednego. Was chyba, ja miałem. Upadajesz. Więcej kasy portfel wytrzyma. Nie będzie jakoś specjalnie dużo, ale... Patrząc na to, ile kosztuje mnie przywoływanie demonów z kompendium, każdy grosz się liczy. Bombę, który mnie nie lubię. Oj, tak, tak. Ja ostatnio w ogóle w Mega Many bardzo intensywnie posysam. Próbowałem sobie przychodzić poza streamem tego. 9, 11 i kompletnie mi to nie idzie. Zastanawiam się, czy teraz, jak będę miał parę tygodni na ten na drugą zmianę, czy nie postreamować w tym czasie po prostu Mega Manów. Z racji tego, że i tak wiele... Znaczy nie chcę po prostu robić nic takiego, co normalnie robię, bo zdaję sobie sprawę, że godziny 10, że godziny jakaś taka 10, 12, coś ten sam, bo takich godzinach wstępnie myślę, że to mogą być godziny, gdzie sporo osób zwyczajnie nie ma jak oglądać. O mój Boże. Czy dobrze pamiętam, że to Gaston? People of Tokyo tend to be dawdlers. Alarming, yes, but not unexpected. Gaston? It can't be. Yep. When did you become a samurai? Gaston, my own flesh and blood, my dear little brother. Can you see me? Do you hear my voice? You're what now? Oof. Stunned awe, while appreciated, is hardly a civil greeting, wouldn't you say? Ach, widzę, że to rodzinne. Oh, he can't see me. It's for the best. You guys the hotshot samurai sent by Merkaba? Indeed. I am Captain Gaston. I am the captain of the Crusaders, who were dispatched by Lord Merkaba. Toś to gwiezdnopylna krusjata, prosto od Merkaby. The time for action has come. Czy to oznacza, że Nawal jest naszym standem? Okay. With the serpent dead, we shall take Flynn and return him to Mikado for Lord Merkaba's judgment. You're really gonna do all that by yourselves? Powodzenia. Absolutely. All the people of Tokyo need do is stand back. Mm-hmm. Wow. Tak, you're tak, pretty tak. Sure of yourself. Okay, zostawiamy. Without a doubt. I am Gaston the Magnificent, after all. Jak już mówiłem, to jest rodzinne. Magnificent? The samurai are the most elite fighting force in Mikado. And we crusaders are the most elite samurai. As the captain of the crusaders, I am the most elite of the elite of the elite. Jesus fucking Christ, zabierz się go stąd. Gaston? Do all those elites mean you're even tougher than Flynn? To whom do you think you're speaking, child? I will be addressed as Sir Gaston. Right. Ja już go nie chcę widzieć na oczach, jest na ekranie jakieś 5 minut. Captain, perhaps we shouldn't foster any ill will against our allies. Silence! Have you forgotten your place? Or are you simply testing my patience for mutinous subordinates? SMGT 3... nie... kojarzę tylko? Now's as good a time as ever. I have a speech prepared.
Once Flynn may have been the most promising of the samurai. O, ale nas opuścił, więc teraz już nie jest to. That was before even I was a samurai. And that time has long passed. I have surpassed Flynn and received the blessing of Lord Merkaba. Behold, the spear of Michael, bestowed upon me by Lord Merkaba himself. O, patrzcie, mam artefakt, jestem fajny, o! I expect this little excursion will be enough to make my magnificence clear. Yeah, he's definitely Navarre's brother. Yep. Exactly the same. What did you just say? You're Navarre's brother, right? I was just saying you two have a lot in common. I have no brother. I cannot Ooh. Accept that the same blood runs through our veins. Ooh. Oh. Gaston. Merkaba's controlling those morons from Mikado by convincing them they're chosen people. Najwyraźniej padł na podatniego ląd. Worshipping a god like that. Can't wait to see how things shake out between you and these samurai. You, puny hunter. Hurry up and take us to Kasumi Gasaki. Możemy ich zostawić na pożarcie, Szejszle. I am extremely busy. What a magnificent ass. Cóż za wspaniały osioł. Okay, cut the chatter. Time to saddle up. Guess not all samurai are as nice as Flynn and Miss Izabo. What a bummer. Żeby ona Waltera widziała. To były piękne czasy. A, w sensie, że ten, że SMT3, okej. Okay. Bo ten, bo napisałem SMG T3. Te imię takie, wait a minute. To tak, o tym też wiem od Freddy. Ja osobiście lubię system walki czwórki, tylko czasami śmierci potrafią być bardzo losowe, że się tak delikatnie wyrażę. Czy to był terminal? Był terminal. Czy ja mogę iść terminalem do Kasumi Gaseki? Czy mi na to nie pozwolą? Nie? What? Wow. Ja nie wytrzymam z Gastonem ani chwili dłużej. Przynajmniej jego świta ma choć trochę szacunku. I przynajmniej nie ukradł nam naszej relikwii. Wspominałem, że nie lubię low alignmentów SMT. Skąd będzie najszybszy dzisiaj do Kasumi Gaseki, Shinjuku? A zobaczymy. No jeśli nie zaszkodzi to na pewno. Shinjuku i mamy iść do Kasumi Gaseki. Podejrzewam, że z Ginzy byłoby szybciej, ale jak już to wyszedłem, to się przejdę. Zamknij się, Gaston. Nie chcę słyszeć od ciebie ani słowa. Au. Następna mowa. O mój Boże. Byłem kiedyś już w tym miejscu. Czy były może jeszcze jakieś taktiki z SMT? Jeżeli chcesz nazywać Devil Survivory taktikami, to w pewnym sensie można. Ale cześć, samolot.
bo one mają taki najbardziej chyba taktiksowy styl gry. Naprawdę, że nie polecam. Znaczy generalnie ja bym powiedział, że raczej widzę u dentysty nie polecam. Kto mnie ma? Smoothie? Raz, ale... Chciałbym, żeby zęby się same naprawiały, to byłyby piękne czasy. No dobra, czyli musimy zejść na dół. I przy okazji nie oberwać niczym. Your leadership skills are somewhere between adequate to acceptable. Wow, wspaniały Gaston nas uznał. Szaleństwo. Mudon. Ulala. Chodźcie mi jeszcze. Ja mam mamuda? Czas to naprawić. Makak. Makakarza pojadasz. Przygalne. Yes. Bouncing Claw, niech będzie. Wyjebane. Ma buffu. Whatever. Trochę nie ten poziom. Now that you've led the way through the easy part, I will lead the Crusaders to our inevitable victory. You may return to hiding underground and avoiding the serpent. Okej, trzymam za słowo. Jesus. Literally going underground right now. I think he's too busy to understand irony. Moving right along. Ludzi tacy jak on nie rozumie żartka. Co tam nam piszą? Let's see. O, 62. Mają radar. Musimy teraz go znaleźć węża i go zabić. Włócznie Michała, samuraja Mikado może być użyteczna przy koszejszy. Współpracuj z krzyżowcami i zagładź demona. Ja nie chcę. Czy musimy? Czy możemy zostawić kolegę Gastona, żeby poszedł i się zabił? Jest taki dobry, że na pewno sobie sam poradzi. Nie potrzebuje naszej pomocy. Spokojnie. Pogadamy jak włócznia Michała mu zabi. Dużo intensywniejsze rzeczy. This radar will let you know where Shaysha is going to appear. Okej, wykryto Shaysha w parku Miyashita. It looks like the radar says Shaysha is in Shibuya. Follow the radar and go clobber Shaysha. I know that. So we're gonna need like a special weapon to beat Shaysha, right? Kind of like that spear Gaston had. Czy możemy od niego poruszyć się? Kurwa. Maybe not. We do have Amino Habakiri. That'll probably do the job. Besides, I'm sure Gaston's got his own thing going on. Fair enough. Let's go to Shibuya without him. Czas na zamek w M9. Oh my. Ależ mi przykro. Znaczy nie, no zamek w 9 nie jest aż taki zły, dopóki nie walczysz z trzecim bossem. Bo mój święty Boże, Twin Devil to skurwysyństwo matki natury. Czekaj. Właśnie się zastanawiałem, czy ten... Czy Ameno Habanero jest bronią, która się rzeczywiście ekwipuje. Przysięgam, jeżeli to działa tak jak w Devil Survivorze 1C. Z jemiołką,
To będę bardzo niepocieszony. Mam szczerą nadzieję, że to nie działa jak jemiołka. Powiedzcie mi, że to nie działa jak jemiołka. Zamknij dupę! Hey, it's Gaston. Sir Gaston. How fortunate for you. I would like to invite you to join me. You know where the great serpent is, yes? Yep. What happened to your buddies? Buddies? The Crusaders? I've made a strategic decision to act separately from them. I couldn't burden them with this. I alone am enough to defeat Shaysha. They ditched you, didn't they? I am unfamiliar with this word ditch you use and will not acknowledge it. Right. It was a good plan. Yes. Now, lead me to Shaysha so that I may defeat the serpent. Then I shall rescue Flynn. Remember, the plan is for me to do all the work and for you to not get in my way. Boy, I hate this guy. Just focus on the fact that he's an ally. We're gonna need all the help. To prawdziwy NPC. Można go zignorować. Prawda? Prawda? Yeah, you're right. Then let's get to work. Wyobraź sobie być takim NPC-em, że aż NPC mówił ci, że ktoś jest NPC-em. Nowy challenge quest. Chyba trzeba mieć priorytety. Okej, czyli musimy znaleźć mleko na cmentarzu Aoyama i mięso Nue w pobliżu Inokashira Dori w Shibui. Czy ja dopiero co niby sens Shibui? Okej, czyli możemy iść Chiyody do Pongi. Doskonale. Akurat tędy chciałem iść. Zamknij się. Nikt cię nie pytał o zdanie tych chujów. Okikomushi brzmi jak coś, co chcę porozmawiać, ale się boję. Jak na ci wyglądam? Jak kobieta? A, jesteś kobietą. Skromno, a 23 nie jesteś źle. Lifestone, easy. Bierz kasę. Wcześniej myślałem, że taki ładny 666 skarnęła. O, dołączyła. To nie było to, czego się spodziewałem. Okej, czyli noluję mu do. Cicho, skurwysynu. Nice. A, jeszcze tych punktów mam. I nowy challenge quest pass. Jezu, mam 3 challenge questy do zrobienia. Chyba za szybko stąd nie widzimy. O Boże, dla Alte Kuti do zabicia. Czy to do Pongi Hills? Nie, to Śródmieście. Mieliśmy tutaj coś znaleźć, tego pamiętam. Czy to inne nie było? Czy mi się już miesza? Zdążyłem? Zdążyłem. Ale póki co wygląda na to, że mamy inne problemy. Nie depsałem, by the way. Nie ma slotów i nie mogę ich rekrutować. Więc nie będę. Nice. Hello. Chyba muszę pofuzjować rzeczy. Ale się złożyły, Jezu.
To zdecydowanie wygląda, jakbym musiał powstrzymać. W SMT mają anime krecie dziewczyny. Spoiler, tak naprawdę gram w Nekopara, a nie w SMT. Ja go nie stosuję jeszcze dość długo, bo nie mam rzeczy. Też się mógłbym żywiołaki stosować, jakby mi bardzo zależało. No, lepsze pytanie, czy jest coś... No, od kolega już... Nic nie wiem. Tak raczej nie chcę fuzjować. XD pokój z laserami najlepiej, tak? Inti. Maja Huel. Nie chciałbym fuzjować Maja Huela z Inferna, patrząc na skill Affinity. To już pędzę, ale nie do końca chcę fuzjować Brigitte, też to jest ten problem. Czemu wszystko na wysokim poziomie osy już może być? Inti, ten od kreatowania? Jak się nazywa ta z dzieciakiem Hariti? Bo tak, jeżeli niczego nie pomieszałem. Skozga ma fajne buffy i nie chciałbym jej tak łatwo przetapiać, I guess. To też nie. O, mogłem tego. Mogłem... Nekomatę sfuzjować z tego, co widziałem. Emmet jak chciał? No, nice soccer. Nice soccer już mam. Goddammit. Goddammit! Bo ty sama masz taką... A nie, to Kikimora mogę sfuzjować bez problemu. Ja myślałem, że ona ma coś lepszego. Quicksilver... Lamderg, Pyrojack, to wezmę Quicksilvera dla tego, dla kompendium. Za dużo rzeczy uznałem. O. Proszę, nie usuwaj mi już więcej rzeczy, chcę zabić. Nekomata ogólnie stanowią część japońskiego folkloru, więc nie dziwnego, że przejawia się dość regularnie. To mi da na Tataishiego, który też byłby nowym demonem. Więc absolutnie skorzystam. Bo po itachy, tak? Ten I shall perform the fusion. No to Taishi. Dobra, na razie chyba zostaniemy z tym, co mamy, bo... Ja teraz mam slotów 3, dobrze widziałem? Jeszcze raz. Umknęło mi ile mam slotów w party. Tak, 3. To jeszcze tylko zerknę w sumie, jak ja. Mam 88 punktów do wydania. Guys.
mocy. Okej. Okej. Nagle mam 13 wolnych miejsc na demony. Przez najbliższą chwilę nie będę się musiał przejmować tym, że nie mam ten. Nie mam slotów. A pańce i tak właśnie wleciały, więc. Co mi dasz? O, identyfikator. Nice, może to nam pozwoli gdzieś się dostać. Potencjalnie. Strzelam demony, siema. Dobra, spróbujmy na komatę. Hejo. Sprawię, żeby świat był lepszym miejscem. A jasne. Bo stone ma ich dużo. Zero stone ma ich trochę mniej, ale nic nie szkodzi. Five stone'ów mam za jobu. Nice. To było szybkie. Pogłaskają. W tej grze niestety się nie da głaskać demonów. Niestety, albo na szczęście zależy jak na to patrzę. Możesz nie odchodzić? Goddammit. Przynajmniej expa dostałem, I guess. Change money, kocio dziewczynkę. To jest dokładnie to, czego potrzebowałem w swoim życiu. Jak już jest. Może gdzieś trafimy na jakieś miejsce, gdzie trzeba wykorzystać. Lilim. Czy ja nie miałem Lilim? Siema. Czemu demona jest szczęście? Być sojusznikami. Wiedziałem. Goddammit. O, moja mana. Ała, moja mana! Okej, to może koleżanka będzie sympatyczniejsza. Jolo? Trochę. Lifestone, jasne. To i tak, nekopada najlepsza. Nie, że miał dużo tej many, ale. Nice. Zgadzam się. Nice. Siema. Ile demonów będzie? Dużo większym problemem jest to, że w tej chwili. Well. Nie mamy many na atakowanie. Dobra, stąd mamy wszystko. Teraz jak o tym myślę. Siema. Bąk. Tylko czekam, że zaczniemy trafiać na holdy. Na razie dzisiejszy licznik jest jeszcze na zerze. Ale spokojnie, to dlatego, że nie trafiliśmy na żadną holdę. Z pewnością zdąży się to jeszcze dzisiaj zmienić. Olala. Tędy pewnie da się gdzieś wejść. To skrzynka ewidentnie. Te kadża stone. To się może przydać. Tędy nie przejdę. Nie stękaj tam. Tematów jeszcze czas nie ma, a Shuraka poszło w diabli. Przykro mi. Kartony śmiertelna rzecz. Krótsze życie każdej Hanki. To jest parę pięter do góry, nie będę kłamał. I chyba nic nie zrobimy z tym sztyletem. Już. A szkoda. Sztylet ciężka rzecz.
Coś mi się tu podświetla. Który mamy rok? A czy to ważne? Boję się gadać w takiej sytuacji z setantów, szczerze mówiąc. Ale jolo. Siema. Góra czy dół? Góra. Trochę kwestionuję tę logikę, ale nie będę narzekał, jeżeli będzie chciał do mnie dołączyć. No, zgadzam się, bardzo nice. A Jezu, nie ten demon. Fuck. Myślałem z jakiegoś powodu, że atakowałem teraz innym demonem. Dajcie mi ma buffu. Po pierwsze mnie nie zabiły. To literalnie ich nie pytało zdanie. Dobra. Dysza, co się tutaj podświetla? Nie, before to ta pułapka była. Nie, a coś innego musi. Może z drugiej strony. Widzę, że masz pogodę. Och, ty śmieszku. Żarty żartami, w Gdańsku dzisiaj jest całkiem spoko. Ja nie narzekam. A chyba tylko macha ma stonę. Nie dobrze. Hit. Ale podkreślam, że tylko całkiem. Mogło być zdecydowanie lepiej. Ten nie przejdziemy, goddammit. Moje, ten musi być coś z tej drugiej strony tego. Bo innej opcji za bardzo to nie widzę. Siema. O, też to kolega Auschwitzman. Okej. Okay. Sevik. Wyleciał mi mem z głowy. Jaki był ten mem z kalamburów? Proszę. Proszę powiedz mi, bo zapomniałem. Chyba to nie był plac zabaw. Kurwa, co to było? Wesołe miasteczko. Idziemy do wesołego miasteczka. Au. No to nie powiem, kurwa, lecimy do Tomato Town. Siema. Let me out. Dzięki Bogu za rekrutowanie demonów, które potem pozwalały mi uciec. No dobra. Zobaczmy. Ciebie potrzebuję. Ty masz skillę? Tak, masz skillę. Ale ty masz skillę? Nie masz skilli. Dużo rekrutowałem, więc pozwolę sobie zepsać. Wydaje mi się, że to nie ma jakichś bardzo rozjebanych odporności, ale nie dawno się w ogóle nie zrekrutowałem. Haha, kurwa. Przynajmniej już wiem, gdzie muszę iść z tym jebanym sztylecikiem. Nienawidzę cię na war, holy fuck. W nienawiści do Nawala, tak zostałem wychowany. Jakie one miały osobowości? Czy osa w tej grze nie miała w ogóle osobowości? Jop! Dobrze pamiętałem.
Nie, słuchajcie, na pewno czarem wejdzie. Patrzcie na to, patrzcie teraz. Ej, kurwa, są podatne na czarem, bo mało. Dam sobie, bo po niemiecku zgadzam się. Czy one dosłownie biją w siebie? Nawet nie, że swojego kolegę, tylko siebie. Tobie challenge wersja 1. No ja teoretycznie mam jeszcze challenge wersję. Czy chłop jest? Okej, ten chłop nie jest czarnowany. Mi zostały challenge w Legacy 1 takie, że już nie chce mi się ich robić. Zwłaszcza jak mam trofkę bitą. Jakby ktoś bardzo potrzebował pomocy, to jestem na tyle świeżo, że powinienem kojarzyć. Pamiętaj, że Rajdżet jest twoim wielkim przyjacielem. Reloaded. Good to go. Nie, nie to tak. O Boże, oni obaj nulują. Abym się przejechał. Ale śmiałbym się w sumie, gdyby udało się strzelmować na komatę. Jada, jada. Kiepko straciki. To polecam nie robić tego. Polecam nie robić tego na bostrasze. Chyba, że lubisz spędzać dużo czasu na podejściach. Bo stasz no item stoi podejść 40 minut na złoto. Tak, tak tylko lojalnie uprzedzam. Żeby potem zdziwienie nie było, że są kurwa ile. A i ma to sens, biorąc pod uwagę, że trzeba tam pokonać ilu... 6 plus 40? 46 bossów, dobrze pamiętam? Jeżeli się nie zajebałem wersji, to 46 bossów do pokonania. On jest wymagany do... A sobie był. Masz rację, przepraszam. Wleciał mi tu z głowy. Nie ma za mazio. Blight. Okej, nie będę tego robił, I guess. Co nie daje tak chyba po prostu. Powinno umrzeć chyba. Mam nadzieję, że umrą. Essa? Dużo expa. Onikagura. Oj tak, tak, low hit rate. Oj tak, tak. Oj tak, tak. Wypierdalaj mnie z tym. To się da przejść? Nie, to Lake. Goddammit. Nie robcie mi nadziei. Spadł. Za każdym razem. Nie, to jest dosłownie za każdym jebanym razem ten jeden jebany spadek. Wystarczy, że mi powiesz, że spadek w MM5 i wiem, o który chodzi. Zresztą ogólnie jest parę takich miejsc, które na challenge'ach są takie, że musisz pamiętać o tym, że one tam są, żeby się nie wyjebać. Ile razy ja zaliczałem wyjebki przez to, że... Że na challenge'ach trafiał się etap Quickmana. To nie zliczę. O lala. O kurwa. Siema. Pogadasz?
było najbardziej intensywne epogadasz, jakie w życiu zrobiłem. Czy to się jakoś... tak? Okej, czy najwyraźniej spada gdzieś z sufitu? Będę musiał znaleźć drogę. Wow! Tak prosto pod nogami? Dobra, to jeszcze raz. To zajmę buffu, dobrze działa. Rakun. Kurwa, nie ten demon! Ja pierdolę, nie patrzę co robię. Pomocy. Ale i tak się udało zabić, więc jest okej. Okay. Scratch Dance 1-3. Wyjebane. Gdyby Ziste się dało przekazywać, to mógłbym się zastanowić, a tak to trochę wyczepka. Dobra, to w takim razie z drużyny wybywa mi Skos. Gratko, w sumie pogadam z Kretą. Nie wiem co mi... o nie. Uwaga, uwaga, Petra nauczył się kaszleć. Dobra, kto teraz niech skoczy do drużyny... Nekomata, zapraszam. Tutaj na pewno co chcę zrobić, to bokowe przejście. To w ogóle nie podlega dyskusji. O, toś to znowu kolega z Auschwitz. Nie ma. Czemu niebo jest czarne? A jest jakiś inny? Wielka czarna wyspa pożarła niebo. Gdzie ona jest? O, okej. Okay. Jasne. Kasę. Odpowiedzią zawsze będzie kasa. Medycynka, jasne. Kasę, jasne. Nice. Palony gazownik dołączył do mojej drużyny. Coś tam wydywanie z kontekstu. Czemu mam wrażenie, że w Apokalipsie statusy wchodzą jakoś zaskakująco często? To dalej poziomy dostaje, ale ma... Zajebiście! To trafiło tego przeciwnika z tyłu. To go trafiło? Chcecie mi powiedzieć, że to go trafiło? What the fuck? To nie powinno trafić. O, potęga widzę. Czy te przeżyją? Yep. A, bo i nie. Asaki się przyda. Au. Nie jest to nieprawda to, co napisałeś, Sebastianie. Tylko nie wiem, czy ta kwestia, że Dante dosłownie nie miał many, czy one, jak to ładnie określiłeś, increases hit, evade, rate, no dobra. Może być, Drakulaku. Kurwa, Gaston, wypierdalaj, proszę. To jest nie proszę o wiele, ale... Wait a minute. Hold up. Ja teraz zacznę gadać demonami po prostu, w takim tempie. Ale drugie strony, jak jest Assetto, walka wygrywa się sama trochę.
Coś mi tu nie gra. Coś mi tu bardzo mocno nie gra, TBH. I nie jest to fakt, że nie mam tego. Że nie ma mabów stonów. Ani many. Właśnie zastanawiam się, czy ja wcześniej tej nie miałem blokowanego przejścia jakoś, czy Kid diabeł? Bo pomyślałbym, że powinienem móc to przejść wcześniej. What? Wy kurwy pierdolone. Widzieliście to? One mnie okradają z kasy. Czacz. Czacz może mi się przydać akurat. Dobra, to jeszcze raz. Schodzimy na dół. To dajcie mi jakiś punkt do leczenia się tutaj, please. Ej, słyszałaś? Masz pozdrowienia? Bo nie słyszałaś pewnie, skoro jesteś u mnie w party. Dobra, to jeszcze raz. Nawet bierz to ode mnie, nie chcę na to patrzeć. I teraz muszę z powrotem wrócić. Najlepiej zostawiam wszystkie demony po drodze. Tylko czekam, aż wyskoczą na jego hulta i mnie zaatakują i zostanę zambuszowany i umrę. Wait for it. 33. Zdążę czy nie? Mam nadzieję. Zdążę. Hello. Miał jedną robotę i o dziwo wiązał się z niej jak należy. O, sesetanta... siema. Dużo dają. Kasa i item. SMT, nie jestem przyzwyczajony do takiej hojności. Aż to też jest skrzynka. Przegarnę. Trochę trujących rzeczy. A. Hello. Tyle kasy mi dają. Jak ja się cieszę. Zostałem trochę ociukany przez to, ile mi ten... ile mi... many też... Balor. Siema. Okej. Okay. A coś więcej? Kurwa. Ja nie będę komentował zaistniałej sytuacji. Okej, to nie działa tak dobrze, jakbym chciał. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Balada udało się uśpić, to jest duży plus. Kurwa, myślałem, że dadę. Au, to bolało.
Babel też chyba jest podatny na tego. Na lód, z tego co pamiętam. Yep. Ogólnie dużo rzeczy tutaj jest na lód podatny, zauważyłem. Doskonale. Nikt do końca gry. A, do końca gry raczej nie, biorąc pod uwagę, gdzie ja skolowani demonów w SMT, ale ten... Nie jest na pewno złym demonem, tak? I prawdopodobnie będę chciał jeszcze przynajmniej chwilkę poużywać. Jego buffu chyba nie obudzi, daj? Nie obudzi, bo zabije. Ha, ha, ha. A, jasne. Wiecie. A, ta sabatma mnie boli. Mahama, jasne. Raku Kadża. Na Javelin Lane, jasne. Okej, okay, czyli tu więcej nic nie ma. To lokacja jest na tyle duża, że miałbym nadzieję, że będzie jakiś punkt, w którym się będę mógł leczyć, bo zgaduję, że tutaj coś pseudobossowego jeszcze znajdę. Tutaj są relikwie, tu jest przejście zablokowane. Pusty pokój niestety. Niestety, bo nic w środku nie ma na tej zasadzie. A miałem nadzieję, że coś w środku będzie przydatnego. Siema. No i żadnej hordy tu jeszcze nie spotkałem. Może to i lepiej. A, winda. Winda na koń... God damn it! Jezu! Ile tego? Okej, mogę zjechać windę na pierwsze piętro. Nice! Jeszcze jakby znaleźć to jakiś punkt leczący. To już w ogóle byłbym całkiem szczęśliwy. Excuse me? Boję się z każdą chwilą coraz bardziej miejsca, do którego się zapuszczam. To takie ty. To takie ja. Ej, zwłoki. Moje apeki. Darmowe apeki. 4. Nice. Halo? Chwilę mów, że nie ma żadnych tych. Żadnych. Hold. A, chyba muszę aktualizować licznik. Kurwa jego mać. Usunę kiedyś ten skut klawiszowy. Bo chyba to mnie bawi, że normalny JRPG ma poddanczony jakieś jaskinie, zamki, kuj... O cholera, coś mi od tyłu zachodzi. Bóg wie co. SMT4, 55-owy wieżowiec.
Okej, czyli tutaj są kolejne rzeczy do zniszczenia sztylecikiem. Tylko problem polega na tym, że nigdzie nie widzieliśmy punktu do ładowania sztyleciku. Chyba, że tam na dole, ale wątpię, że udało się aż tutaj przyjść. Chociaż może. Daleko jest. Stąd wygląda, jakby było daleko TBH. Okej, okay, to mnie to prowadziło. Mam wydarzenie, że mogę się nie wydobyć, tak szczerze mówiąc. Jeżeli bym chciał tam na dół iść. Czas na Twin Devil'a. Mnie Twin Devil frustruje, szczerze mówiąc. Głównie tym, jak długa jest ta walka. Bo chyba nic mnie tak nie denerwuje jak bossowie, których można bić przez jakąś jedną szyję do czasu walki. Chyba nie Windowsa. Znaczy Windows też mógłbym. I sam chyba najpierw pojadę Windows w takim razie. A co tutaj było? Czy wy tak na kurwa serio? Czym jest kurwa NQ? Nie wiem, ale chce się tego gówna podbyć. Flashbacki do Saint Journey intensyfikują się. A może jednak jakiś punkt letniczy, co? Przemyślcie to. Może chcecie mi dać jakiś punkt letniczy? Stąd jest na 43, to chyba nie jest to, co chcę. Tutaj nikogo nie ma. A, jeszcze Van Demon. Czy to jest nułe? Tak. To w sumie pytanie, czy ja muszę z nim pogadać, czy muszę go pobić? Ja olo naś pobiję. Oj, niedobrze. O, zjebałem. Mam nadzieję, że nie pożałuję tego. Okej, mogło być gorzej. Mogło być też dużo lepiej. Dwa i tanki spawne. Ale to więcej niż ja miałem, jak pierwszy raz do niego podchodziłem. Au. Hello. Powinieneś był tego spodziewać. Przynajmniej nie jest to natychmiastowa atak, I guess. Ty się jeszcze nie nauczyłeś, że nie trzyma się strzałki przy przechodzeniu między ekranami. Come on. Możesz w takiej sytuacji bić tylko siebie. Czy coś? Buffy! Wyjebanie! O, dostaliśmy mięso nułe. Nice. A coś fajnego? Beastly reaction. Increase hit evade rate. Nice. Javelin rain. Zamiast hit call wave'a może być. Hit call wave jest bardzo mech. Nie lubię rzeczy, które mają... O Boże, jeszcze potrzebuję trzech? Jezu Chryste. Pojebało was. Dobra, przynajmniej będziemy wiedzieć, że jeżeli pojawi się na mapie przeciwnik zaznaczony na czerwono, to jest to, czego szukamy.
W ogóle nie wiem, robiłem sobie takie luźne przejście tego MM11 gdzieś na tle. To uznałem, że tak długo nie grałem w tego, że musiałbym do niej mocno przysiąść, żeby móc o czymkolwiek myśleć, więc powiem tak, cieszę się, że dość szybko zrezygnowałem na tej 24-godzinnym z próby osiągnięcia czegokolwiek. Bo ośmieszyłbym się jeszcze bardziej z każdą kolejną go. I ogólnie mam wrażenie, że nie ma szans, żebym podchodził do jakichś wyścigów bez przypominania sobie gry uprzednio. Po prostu widzę, jak to się kończy. Jakby nawet jeżeli kojarzę mniej więcej co jest w danej grze, to jednak przejście sobie gry tak na spokojnie bardzo dużo daje. Nie no, chuj, zabijam ich. Albo i nie. Gra, czemu mi to robisz? Czemu taka jesteś? Czy auto tutaj wystarczy? I mi chodzi, nie, bo auto jest Mega Manie. A jeszcze się nie nauczę skilla. Kiedy Lilim się skilla nauczę? Więcej relikwii. Hello. Co ja na tym się dostałem, to chyba nie mam czudel w tej chwili. Nie, mam czudel chyba. Siema. Okej, okay. Chcesz to sobie iść? Idzie? Ja go na siłę trzymać nie będę. Łachy bez. Ogólnie nie wiem, jakoś lubię generalnie te bronie, które dają możliwość zbierania przedmiotów, jak Hornet Chaser, czy... Nie zauważyłem, że oni tu byli. O mój Boże. Jak Hornet Chaser, jak Magic Card. Tak samo trochę lubię bronie typu... Boże, jak to się nazywało? Z X-Trójki, ta lodowa broń, która sprawia, że jeżeli zabijemy nią przeciwnika, to dostajemy znajdźkę. To też jest fajna rzecz. Wiem, że jest lodowa. I tyle pamiętam. Podejdę. Kurwo. Ale jak mnie najebać prądem? I know, right? No nieprawda. Mark zwycięstwa. XD! Kurwo jebana. No a! Okej, okej. Okej. Rozumiem. Nie wytrzymam.
Traciłem połowę kasy, skoro wchodziłem do tej lokacji. Imbi follow. Przez to drugie to sam się prosiłeś. I nie jedynie mieliby się w tym trochę racji. Jada, jada. Muszę jeszcze przynajmniej 3 nule zabić, to jest najgorsze. Hello. Tak myślałem, że to tylko skrzynka będzie. Pani teraz, czy ja zdążę przebiec tam, gdzie jest? Chyba nie. Jest daleko. Może jakbym po drodze na nikogo nie wpadł. A zdążę? Nice. Open up. Hello. Też nie myślałem, że zobaczyłem, że Kaiwany nie są... A, bo były znaki zapytania, bo ich jeszcze nie widziałem, okej. Okay. Ale przez to myślałem, że nie są podatne na... ...fama i miałem takie... Wait a minute. Jak to kurwa nie są? Miał? Twarde są przede wszystkim. Jego wypiało. Jego zabiło. Ekspa dużo wpada. Nie chcę nic mówić, ale jestem tutaj dosłownie po tego, po challenge questa, a nie po nic po cokolwiek innego. Pistolet? Czy ja dobrze widziałem? Pistolet? CC machine gun we wszystkich przeciwników. Dużo gorsze częścią jest to, że teraz muszę biegać i szukać czerwonych wrogów. O Boże. Spłukłem się. Kurwo! Czym wy kurwa jesteście? Weekend. O nie. Sylwia, nie patrz. A Sylwia jest na te dwóch chyba jeszcze. Więc może tutaj lepiej. O takich demonami? Jak może... Czemu on nie wie... What? Jolo? Tak. Aha. Okej. Boję się ich. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak dużo... many ma całe moje partie. Lucky Links, nie patrzę, już na chwilę jak na sumie, bo nie pomyślałem o tym. Nie będę kłamał. Wow! To jedna z tych walk, okej? Okay? Powinno dać się rozmawiać ze szczambowanymi demonami, także natychmiast wchodzi ten. Już natychmiast wchodzi... negocjacja albo coś. Że wiecie, demon jest tak szczemowany, że od razu chce do nas dołączyć. Jezu, moje palty. Czy widzicie manę mojego palty? Ja też nie. Eat. Daj manę. Gaston, chuju. Black Ezings.
Zdecydowanie lepsza. I mam ochotę wymienić drużynę przez to, jak mało many ma moje obecne. To jeszcze Bigida ma Gilao niby. Ty masz Javelin Lane'a, to się może przydać. Okej, okay. Wymieniam całe party. Dobra, czyli muszę jeszcze pójść na samą górę. I tam Nuę popatrzeć. Bo one chyba tutaj były, z tego co pamiętam. Zostaw mnie! Ale mógłbyś mi manę odnowić, a nie HP-ki. Hey. Nie wydaje mi się, Asahi. Oh boy. Oh baby. To nie było zbyt silne, I guess? To też nie? Nie, no spokojnie, licznik jeszcze jest na jedynce. Właśnie zdałem sobie sprawę. Z pewnego problemu. Z pewnego niewyjaśnionego problemu. Słabo jest. Okej. Now's my chance to shock and amaze. Wiedziałem. Goodness fucking gracious, to się musiało tak skończyć. Może Rikard, nie? Kurwa. Watch me. Ale wyitowało. Ale śmirk. Okej. Okay. This is fine. Mana gain. Is this maximum HP? Jakbym miał jeszcze jeden slot, to z chęcią. A tak to chyba nie mogę sobie na to pozwolić. Uciekanie przed hordami ma prawie że zerowy sens, więc nawet nie próbowałem. I chyba wezmę skrzyżę sobie King Frosta. I patrzę na to, co się dzieje. Kapsuła nie była jakaś bardzo straszna chyba, ale to tak w pamięci mówię. Bardziej chyba kwestia tego, że to jest właśnie trzyczęściowa walka, jeżeli dobrze pamiętam. Że masz jedną formę kapsuły, drugą formę kapsuły i potem jeszcze... Znaczy, jedną formę maszyny, drugą maszynę i jeszcze potem kapsuła. Czy mi się już w głowie jebie? Nie wiem, czy dziesiątka nie była trudniejszą kapsułą. Ale to tak bardzo z głowy na zasadzie grałem ostatnio w tego. Grałem ostatnio w 9, 10, 100 lat temu. Będę, czy później się pojawi? Yep.
Hello. Chyba raczej się tylko jeden przytej. Czemu zawsze musi tylko jeden przychodzić? Wiem, że ostatnio były dwa, ale to było ostatnie, a teraz jest teraz. A jak wszyscy wiemy, teraz to jest zawsze. TFTF. Au. Bad job, anything było bardziej niż myślałem, że to boli. Jeszcze dwa mięska nułe. Life gain. Okej. Okay. Potrzebujesz jeszcze mięsa. No, jeszcze dwa. Pobiegam sobie trochę, bo odnawiam sobie manę w ten sposób. A na radarze będę widział, jak się pojawi czerwony przeciwnik. Będę widział, prawda? Chyba będę. O mój Boże! Serwer nie patrz. Proszę, dajcie mi nułę. Sylwia bardzo nie lubi Wickedmanów. I bardzo nerwowo reaguje na ich pojawianie się. Gdzie są moje nułe? No i mam już prawie pełną manę. Jeszcze trochę i zacznę robić walki, tylko dlatego, że mam manę. To o czym chcemy porozmawiać dzisiaj, moi drodzy przyjaciele. Bo ewidentnie czekanie, aż pojawią się nułe, nie jest najszybsze. W sumie zastanawiam się, czy nułe się mogą pojawić w Encanterze, w którym nie są jako główni przeciwnicy. O! To chyba będą wszyscy. Nice. To by nie weszło. To wejdzie. Wow, w tego, który miał słabość, nie weszło. Naprawdę? Jezu Chryste. Zostałem zmemowany. Pamiętać te lody poleczki. Ostatnio widziałem gdzieś jakąś ich wersję. Dobra. Możemy stąd wreszcie wychodzić. Smak coli. Wszystko ma smak coli. Lizaki, lody, cola. Fajny moment. Javelin. Mahamaun? Mahamaun? O. Jola. Nie opowiedz mi, że Stanta to fizyczny demon. Przefuzuje się go na coś. Dobra, najpierwsza to mnie nie obchodzi. Okej, okay, teraz ważne pytanie, czy gdzieś to jest jakieś miejsce, w którym mogę się zatrzymać, żeby się wyleczyć?
Najbliżej chyba by było, jakbym przeszedł tędy do Ginzy. Że tutaj sobie zejdę, tutaj na dół. Pięterko. Dajcie mi jeszcze chwilę, wydam całą kasę, żeby mnie znowu Makabim nie zmordował. Słuchajcie, ale już pomysł. Najpierw się wyleczę. Żeby wszyscy, którzy mają dosyć ekstra, dostali ekstra. Yep. Alleluja. Został poziom. Aha, bo wiecie. Alleluja. Dobra, czyli muszę teraz jeszcze... Oba questy powinny być w okolicy tego miejsca, w którym byłem. Jeżeli dobrze myślę. Ja z tymi wodnymi zawsze miałem ten problem, że potrafiły mi się dosłownie wylewać i jakoś mnie to denerwowało do mina. Prawdopodobnie kwestia braku umiejętności obsługi ich, że traktujemy, ale... Cmentarz Aoyama. Domena. Lody sorbetowe, ejo. Nie przypadam ze sorbetami, not gonna lie. To jest domena, nie będę walczył, Jezu. Ringów nie zmieniam. Poprzednie, które miałem, zwiększały mi ten. Zwiększały mi leczenie, a dawały tyle samo many. Mój protagonista nie używa czarów leczących. Więc wydaje mi się, że zmienianie kolczyków nie ma absolutnie żadnego sensu. That's so you. Okej, trzymaj się, prawie ścianę zawiodło mnie. Nie powiem, że po ostatnio, ale... Nie dzieje się to za często. Za często? O, siema! Hello! Hello. Ładne i zawsze ekspa, lubię takie. Speedwagon, naprawdę? Kwitka. Fizz. Whatever. Fizz to nie. No i fajne, że gwarantowany kryt, ale... Fizz, ech. Czemu nie mogę King Buffo Lisa i przenieść? Wiem czemu, ale... czemu? Dobra, tu jest domena. Znaczy, kurwa, domena. Bot domen. Na pewno wywalę setantę. No co wie, powiedzieć, czy masz to jest pierwszy poziom. I zależnie od tego, co tutaj jest, to King Cross może chcieć dostać, więc zobaczmy. Znaczy, to jestem szóstym późno. Horda Hauntów. I wonder where this one is going. Czyli pewnie na chwamę są podatni, niedobrze.
Może WoW-u zadziała rozsądnie? Okej, zadziała w miarę rozsądnie. Najpierw się pobuffuje odpowiednio. To będzie miał zdecydowanie priorytet. Tylko nie wiem, czy w Birchu nie będzie bardzo cierpiał. Przez Smudo. Kurwa, jeżeli oni mają Mudo, to ja wiem, dokąd to zmierza. Nie chcę, żeby oni mieli Mudo. No właśnie o to mi chodzi, a tym razem przynajmniej... Oh boy. A tym razem mam... demona podatnego na Mudo i nie muszę liczyć na kryta fizycznego. Im prędzej ich załatwię, tym lepiej, I guess. Czemu śmirki kompletnie nie wchodzą? Rychło w czas. A jeżeli teraz pójdzie Mudon w Wilczy, to będzie jaka opływa. O Boże, opływa. Serio? Like, serio? Tutaj zostanę zmowany. Na szczęście tylko prawie. Legida się już niczego nie uczy, Churel też nie, Ose, Retaliate. Zamiast Jongi może być chyba. A nic nie przekazujesz. Otrzymaliśmy biały płyn. Niepokoi mnie to o tyle, że jeżeli dobrze pamiętam, to request był na mleko. Chyba, że mi się już coś teraz mocno w główce jebie. Yep. Zdobyliśmy właśnie mleko z hauntów. Nie czuję się z tym komfortowo, nie wiem jak wy. Zwłaszcza jeżeli mają je podawać dzieciom. I mean, to trochę jak z jedzeniem robaków. Jeżeli nie wiesz, że to robaki, to nie musi być aż tak obrzydliwe. O twojej pysznej zupie nie ruszam do pysklopa. Ta zupa była z mlekiem, na mleko mam alergię. Para pa 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 para para pa pa. Yep. Yep. Możesz dostać mi tę białą ciecz. Ma za mało, nice. How about that? Wygląda okej. Leave the rest to me. Nie chciałem dostać to, spokojnie. Heal. Hej! Daj mi leczę. Wcześniej było za stówę. Dobra, i trzeci challenge, czyli quest kierował mnie do... od komandzek, na kto chce tam gadać? Tatum shot na Tarukadze? Naaa, nie używam demonów atakujących fizycznie. Gdyby nie to, to może... Właśnie. Medupa.
tylko wymagałaby, żebym poszedł fuzjować te mody na niższych poziomach. Jest też zaraz breakfast. To nie. To ten odwrót pomocy. Kolega w rotacji. O, skafecz. Tlaloc. Dużo demonów ogólnie. O, Prometeusz. Prometeusz nie było jakoś często, mam wrażenie, w grach. Przynajmniej tak z głowy. O nie, ta Szywana. Taka tankowata. O nie. Chyba tak pójdzie. Powiedziałem, tak pójdzie. Hello. Design Halpi w tej grze jest bardzo dziwny, mam wrażenie. Ta głowa zwłaszcza jest taka... Takie dosłownie o cholerę wam chodzi z tym. Kurwa, minus 6. Ciekawe, na co może być podatne, he? Yamato i Kusa wygląda jak jakiś przeciwnik Sekiro, przysięgam. Muszę kiedyś zagrać Sekiro. Ale będzie robione coś, czy... gdzie był ostatni challenge quest? Ostatni challenge quest był... Dungeon Zaka w Shibui. Klub Milton. Okej. To co, kiedy Seversi stanie się członkiem mojej rodziny tylko po to, żebym mógł zagrać Sekiro? Znasz co? Najpierw musisz mieć pierścionek. A, tam szczegóły. Nie no, ja po prostu adoptuję Civica. W czym problem? No, nawet lepsza opcja. Mogę dostać się udostępnianie. O, widzisz. Nagle staje się człowiekiem, który mówi dużo sensownych rzeczy. Czekaj, nie chciałem wchodzić do... shit. Czy ja będę mógł stąd wyjść? Mogę powiedzieć, że mogę stąd wyjść. Okej, okay, mogę. Już się bałem, że mi da to stąd wyjść. Ja tutaj wcześniej w ogóle nie byłem, chyba nie, bo tutaj nie było przejścia. A czemu? Tam jest ta szejsza, do której jeszcze nie chcę iść. A propos rzeczy, których nie chcę. Siemson?
Czemu sobie coś? Znaczy... śmieszkuję, że ten, że Sevik może mi ustawić współdzielenie gierek na Steamie. Kurwa, serio z tym misem? Na razie dwa. Au. Licznik się tyczy tego, ile jest walk z rzędu w jednym encounter. Oxide! Ojo, ojo, ho, ho, ho. Dobra, jeszcze to, że holdy mogą sobie losowo dostać tego. Że holdy sobie mogą losowo dostać advantage w pierwszej turze. Jak się pojawiają, jest strasznie głupie. Znaczy... inaczej, z perspektywy takiej in-game'owej jako mechaniki ma to sens. Z tym się kłócić nie będę. Będę się kłócił z tym, że jest to frustrujące dla gracza. Okej, ma podkę ta. Moje OCD zostało zaspokojone. A, to teraz jeszcze ważne pytanie jest, gdzie jest ten zapchlony budynek, którego oni są? Chyba, że jednosobnie muszę wejść do Shibui. What? Nie widziałem ich. Możliwe, że na mapkę się zobaczyłem. Nie wykluczam. Bang, bang, bang. A one były odpalne. Kiedy ostatni raz na walce się czegoś nauczył? Mam wrażenie, że było to już dość dawno temu. Laponki... tak myślałem. Goddammit. Siema? Wow, dają mi kasę, którą mi zajebały wcześniej makabimami. Głupie kurwy. No tak, to jest Opongi Hills. To było ten. Okej, zgaduję, że... doliczka? Jasne! Michi Gold. Moje ulubione. Flashbacki z najlepszej G. Ja, to miało być koło Shibui, prawda? Nie jestem jeszcze pojebany. Chyba, że to jest rzeczywiście w samej Shibui. Do Gęzaka w Shibui. No może rzeczywiście to było w Shibui. Aż niby cała ta strefa nazywa się Shibuya, więc teraz już nie wiem. A jednocześnie nie widzę miejsca, w które można
wejść. Bo tak, tu jest Shibuya. Tu już jest Opongi, więc raczej nie. Zostaw mnie. Tu jest jeszcze Shibuya, tu jest Shibuya, tu jest Sendagaya, czyli chyba muszę wejść w tą Shibuya w takim razie. Okej, tutaj nie przejdziemy, bo czemu by nie? Nowe demony? Tak, i chuj. Właśnie, czemu ja mam Brigid w drużynie? Prawda, no się one pali swój błąd. I zostaw sobie też. What? Sheringan to what jest takie... What? Nie! Pojebało cię? Jeden ikram w drużynie nie zaszkodzi, I guess. Straszliwe demony. Nie wiem, jakie sobie z nimi radzę. Anyway, miałem mieć party. Bo tak, Brigid ma już skilla, tak, ma już skilla. Inferno ma skilla? Nie, skakuj. King nie mogę, miał na pewno, Skorska ma, Lili nie ma. Nie mogę biegać dalej. O, czy on mnie dogonią? Tak. Ja pierdolę. Siema! Jesus Christ, dzięki Bogu za to, że można wygadać demon nawet ze Śmirka. Bo inaczej byłbym mocno niezadowolony. Lilim Septanta. Staram się nie używać many i to nie jest konieczne, że z drugiej strony... Tak się zastanawiam, jak biegam z tym pierścieniem, to może warto... Znaczy pierścieniem, kolczykiem. Dodawiam many, że może bardziej mi się opasa używać zwykłych czarów. Jeszcze ze dwie takie walki Inferno powinien być poziom. Da. Tu jest przejście do kolejnej strefy, to na pewno. Tylko pytanie, czy ja chcę iść do kolejnej strefy. Bo tu się stąd wychodzi, a ja wychodzić nie chcę. Tu się da przejść. Dobrze kojarzyłem. Nerwuje mnie tak, że nie zaznaczyło mi tamtego przejścia, bo mógłbym teraz o nim łatwo zapomnieć, znając siebie. Czurelki i ten kolega. Na co były czurel podatne? Chyba tylko na Hamę. A ja akurat Hamy nie mam. Doskonale. Znaczy wilczy ma oczywiście, żeby nie było, ale w końcu o to mi chodziło. Uszny pieśń, no w sumie. Podejrzewam, że skądś ta nazwa się musiała wziąć. A nawet wziąć. Gaston, nie odzywaj się do mnie. To moje relikwie. Ty jesteś zbyt szanownym człowiekiem, żeby zadać się nie głowę. A, nie przejmuj się Szejszą, mamy tutaj wspaniałego krzyżowca, który sobie poradzi. Holy fuck, Gaston, wypił dalej. Milczek do mnie mówisz, to brzmi jak idealny sposób na Gastona. Aprobuję tak. Tak? Takie rozmowy z Gastonem to jedyne, które mogę aprobować. Potężny ten hit, pierdo. Ta jedna padła.
Druga też, najso. Jezu, tak blisko. O, Maladion. Nice, bardzo nice. Mepata, o. Baby. Chyba, czy Inferno może polecieć z party Setan? Ta chyba jeszcze nie miał, dobrze kojarzę? Jeszcze jednego skilla się uczy. Może czegoś dobrego fizycznego się nauczy, siema. Widzieliście, jak mnie z zaskoczenia chcieli wziąć? W sumie wiecie co, pobiję ich. Bąk. Szmeksi. Nie zadziałało. Immion to Szmeksi. Nice. Walki idą zaskakująco sprawnie, kiedy zaczynam. Mazanma. Bo wiadomo, że jak nie zacznę, to jest dużo gorzej, ale tak to mówię. Jestem zdumiony, że jestem w stanie ich zabijać, więc to Sexy Dance Nazist Force. Nah. Może inną razą. Zastanawiam się, czemu jest opcja, czy chcesz go zgłosić. Żeby komuś nie psuć jakiegoś OCD z cyferkami czy coś. To jeden sobie do głowy przychodzi. Boże, już chyba, że mi się gra ścięła. Zgaduję, że to sobie odblokujemy skrócik jakiś potem, ale to potem. Bo na razie mamy zamknięte. I to chyba nie tak się potrzebuje klucza. Budynek 108. Słyszę szejsze. Dwa paki. Siema. You know what? Siema. Myślałem, że może coś mi fajnego da. Z drugiej strony Setanta jest w miarę blisko poziomu, z tego co widzę, więc może damy radę. To mnie pewnie tu... Więcej relikwii. No nie wygląda jakby było zamieszkane przez ludzi obecnie. Chyba, że pochowane w takich tutaj. Yep. Nie ma odpoczynku. Dla niebies. Nie, słuchaj, mamy tutaj takiego jednego geniusza zła i zbrodni, który na pewno prowadzi sobie szejszą. Nie ma już się czym martwić. Gaston wysoluje szejsze. Wyobraźcie sobie tak dać graczowi możliwość, żeby Gaston dosłownie solował w tej walce. No bo co najmniej zabawne. You what? Let me solo her. Oh no. Czy ja powoli dobijam do kapa magii? Mam nadzieję, że nie. Czemu wasz demony są tutaj wysilne, nie rozumiem. Wielki wąż. Czemu to musiały być węże? Jak takiego kapa nie ma. Jedło, aż loadingi tutaj są długie. Okej, okay, czyli tutaj nic nie zrobimy obecnie. Czy tutaj będą ksejsko to blokować? To ważne.
Bo kojarzę, że podziemia Shiboi były odrobinę zakręcane pod względem tego, jak się idzie. Nahame, oczywiście, że kurwa Nahame. A co do innego. Podatne swoją własną broń. Ha. Szkoda, że na nich nie weszło. Bąk. Apokalipsz widzę, że ma dokładnie to samo, co większość innych gier SMT, że początki gry są straszne, a potem jak już mamy jakieś środki, to jest okej. Okay. Typowa gazosa, no to prawda akurat. Zobaczyłem... District D? The D-strict. To pewnie sobie skrócik otworzyć. Admin. Typowy RPG? Niekoniecznie, znam sporo gier, gdzie... Albo poziom jest stały przez całą grę, albo im dalej w las, tym ciężej, pomimo tego, że ma się więcej opcji. Więc to też nie jest aż tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Ten bajt mi schodzi zaskakująco, ten często bym powiedział. Ale powinien mieć tamte, by the way. Nawet jeżeli zrobił to, co zrobił, to i tak powinien mieć miejsce tamte. Kurwa, przydałaby się chyba. Pożałuję, że to wyrzuciłem. Panda. Uuuu. A, nie słodki. Kto jeszcze nie ma skilli wszystkich? Haliki chyba. Dobrze myślę? Yep. Jeżeli dobrze myślę, to będzie chciała się Mudo uczyć? Znaczy Mudo Megiddo. A propos Megiddo. Revival Bed. Bastion 6 przy... Z szóstki akurat tak, tu się zgodzę. Chociaż ja za cholery nie umiem walczyć z Centaurem. Jakby wiem mniej więcej, jak działa Centaur, ale nie potrafię z nim walczyć kompletnie. Wiem, że on ma jakiś tam swój pattern i wedle tego patternu da się to w miarę ładnie i sensownie zrobić, ale nigdy po prostu nie ogarnąłem tego na tyle, żeby być w stanie to wykonać. Ech. Myślałem, że więcej wejdzie. Zresztą ja Centaura. Tak mi przykro. Nie no, żartuję. Śmieszkuję, żeby nie było. To jest blisko środka. Właśnie, ja nigdy nie wiem do końca, jak te jego teleporty działają. Bo on czasami się teleportuje na gracza, czy to jest zależne od położenia gracza, bądź kiedy on zaczyna teleport, czy diabeł. Nie wiem. You. Hey you. What you gonna do? Teleportuje się zawsze na gracza. To właśnie pytanie, w którym momencie on wybiera miejsce, gdzie gracz jest. Czy robi to w momencie, kiedy znika? Chwilę wcześniej, chwilę później? Chuj go wie. Lubię fakt, że Shibuya jest rozpierdolona kompletnie. Jeżeli chodzi o... łażenie tutaj.
Ogólnie powiedziałbym, że Bastion Only z większości Mega Manów nie jest zły. Z oczywistych przyczyn najłatwiej jest chyba w piątce. Bo ten Bastion jest absolutnie kurwa zjebany. W jedynce, jak się ogarnie ten głupi pattern na Alekmana, to też jest znośnie. Aczkolwiek zawsze się wtedy źle czuję, że muszę nadużywać głupiego AI, żeby rzeczywiście... No, można się wyleczyć, nice. Hicks Bastion Only. Pół żartem powiem, że rematcha się robi bez zmieniania broni. W X3. Ale to wiadomo, że po części śmieszkowanie bardziej niż cokolwiek innego. O, siema. Mam jakieś przodówki? Ma raczej stąd. Nie idzie. Tobie by się przodówka przydała. Ani razu nie weszło, nice. I druga holda. Może tym razem wejdzie. Nope. Pomyślałby ktoś, że jak jest holda zgrupowanych przeciwników, to łatwiej będzie wywołać u nich pandemię, ale ewidentnie nie tym razem. Eat. A tam marudzisz. Asahi to by tylko marudziła i marudziła, ja nie wiem. Oh, this is bad! To jest łóżko! It's Navar time! Że co? Czym jest Navar time? Pierwsze słyszę. No. Nie dostaniesz tego ataku, przykro mi. Dobra, mogę tutaj spróbować przejść w lewo. Dostanie tego jeszcze nie sprawdzałem. A, bo to terminal jest nice. Scanning. Link, you may now travel between registered terminals. Mi się wydaje, że byłbym w stanie zacząć od większości robotmasterów w Mega Man 1.6. Miałbym pewnie problemy z Tomahawkmanem, albo z Yamato, chociaż Yamato też nie był aż taki zły. Ja tak myślę, to chyba większość moich problemów potencjalnych mogła być właśnie w szóstce. Albo z Divemanem, ale o tym nie rozmawiamy, bo mam flashbacki. Intensywne, what? Skrzynka. A w skrzynce? Samą są. No i zawsze mnie to chyba biło, że w SMT skrzynka w prawie nigdy nie ma jako tako ekwipunku. To większość co to właśnie jakieś zapasy czy coś. Axel oni bez obie... Wiesz co? Ja... W momencie, kiedy powiedziałeś X7, to ja już przestałem czytać. Tak dla własnego zdrowia mentalnego. Mogę szkalować MM9 i w ogóle, ale X7 to jest wciąż klasa sama w sobie.
Znaczy, tak to be fair, jeżeli napisałeś, że Axeloni, to już mogłem się tego spodziewać. Nie pozostawiłeś wiele do wyboru tak naprawdę. Ich zasięg to dobra, jest to prawda. Nie mogę tego samego powiedzieć o ich 7. Ich 7 to chyba jedyny X, którego tak stuprocentowo nie toleruję. O, wielkie wąsze. Moje obiekty. Za każdym razem. A czy to, że X7 jest chujowe, to jest obiektywny fakt? To nie jest opinia? Sporo drogą śmieszki śmieszkami. Ja tak dawno grałem w X8, że mam wrażenie, że gdybym w tej chwili próbował przysiąść do X8, to miałbym o niej sporo gorszą opinię. Ukłonię się. Au. Okej. Okay. Dużo kasy? Spoko. Idzie? To było łatwe. Teoretycznie Balora potrzebowałem do którejś fuzji, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy nie Black Frosta, więc nie będę narzekał. A, goddammit. Zapomniałem o asyście. Właśnie, a propos. O, właśnie. To czy on był na 40? Stać mnie na to? Że było zabawnie, większość tych rezistów, które mogę mu przenieść, nie jest jakaś super mu przydatna. I jednocześnie... Jezu, jego staty są tak dziwne. Jebać. Nie ma. Nie będzie. Odmawiam. To był demon z dużą ilością siły, który nie miał praktycznie fizycznych umiejętności poza Megaton Pressem bodaj. Chyba, że jestem dzisiaj ślepy. To nie byłoby kłamstwem. W Dogenzate chyba był challenge quest. Wiecie co jeszcze tu jest? Demony, które mnie gonią. I nie dadzą spokoju. Okej, można przejść. Tu się przychodzi dalej. Chcę zobaczyć, czy tego. O, sztylet ciężki. O, biedactwo, ty kurwa jebana. Więcej relikwii. Nie zgadnę, pewnie musiałem tutaj przyjść ze sztyletem, żeby po challenge questa pójść, to? Chyba tak, bo tam nawet widziałem czerwoną tą. O mój Boże. Przynajmniej już wiem, gdzie muszę iść. Więc to jest pozytyw. Nie lubię tej mechaniki tylko z jednego powodu, bo wykorzystuję Nevada i daję mu jakąś użyteczność. Nie mogę powiedzieć, że Nevada jest kompletnie bezużytecznym śmieciem przez to.
Nie da się żyć, no. Open up! Krzynka. A dziwne wrażenie, że jak pójdę po tę krzynkę, to coś się... Wait. A, okej. Okay. Ameno habanero. Wezmę sobie przy okazji te otwarza. I zobaczycie, że jakimś magicznym sposobem się okaże, że to jest jeszcze jedna rzecz do otworzenia sztylety i nie będę mógł przejść. Wait for it. Ale nie byłem jakoś specjalnie daleko. Nie trzeba otwierać, ale... Hello? Tym razem nie zrobię tego samego błędu co ostatnim razem. I się pohodowali. Tak naprawdę gramy w Plague Inc., jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Matka jest zaskakująco użyteczny na te potyczki. Nie wiem, jestem za bardzo przyzwyczajony ze wszystkich możliwych JRPG-ów, że o, statusy są bezużyteczne, a potem przychodzi SNT i takie, fajne mnie. Statusy działają i coś robią? Okej. Nie będę narzekał. Wręcz przeciwnie. Helmowa rekrutacja? Zawsze. Dobra, i tutaj powinien być ten cholerny. Demon. So long. Saraba. Znam też jeszcze inną wersję. So long. Ktoś tam Bowser. Mam wrażenie, że ta druga wersja byłaby trochę za bardzo mało sensualna. Jak na standardy Twitchowe. Hello. O mój Boże. Tlalty kutli chce czerwone pigułki. Whatever, shall I do? Bąk. Dobra, powinno być minus 2 ataku plus 2 obrony, jeżeli dobrze liczę. Mam dwie osoby podatne na ogień, więc... Ten Megiddo? Serio? Serio? Aj, trochę się dziwię, ale... okej. Okay. A może śmirki jakieś? A może jednak? Runda. Makakadza? Ma makakadza. A przy okazji Asahi nie leczy. To jest Zio? On naprawdę Zio używa? No i nie będę jakoś specjalnie narzekał, ale wydawało się, że... oknie.
Laha ma trochę zadaje, ma Kakadża. Jeszcze tylko Rakunda mi brakuje do kompletu. Jakby King dostawał śmierki, to mógłbym rakundować z King Bufuli. A tak to no niestety. Jestem zmuszony używać tego co mam. Bonk. Megiddo to jeden z tych speli w SMT, których staram się nie używać jak mogę. Bo zazwyczaj to rzeczy, które są dużo bardziej koszto-efektywne, że się tak wydarzy, niż właśnie Megiddo. Dwanaście, god damn. Wytrzymaj sobie sobie w tej grze, jedno. O-o. 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 Bonk. Bonk. Pass. King Bufula. Więcej obrażeń. Yes. To było proste. Jak większość bossów, którzy nie używają dekadży dekundy, to be fair. Jakie przynajmniej dalsze mam wrażenie. To nikogo nie ma. A gdzie jest ten kolega, który domniemanie miał prosić o pomoc? A? A? Ja się grzecznie pytam. A, to jeszcze jedno zajebiście ważne pytanie. Bo tędy, jak rozumiem, będę się zbliżał coraz bardziej do szejsze. I się zastanawiam, czy będę miał jakiś sensowny skrót, żeby... A, tutaj mogę sobie chyba odblokować, jeżeli dobrze widzę. Chodziło mi głównie o to, czy będę w stanie się wrócić, wyleczyć. Ale chyba tak. Open up! Ameno Habanero! Okej, okay, zdążyłem. Wszystko jest okej. Okay. Teraz jak bardzo dookoła... A okej, nie aż tak bardzo dookoła jak myślałem. Aby no Siracza... O, tak. Nie chcesz tego. Uwierz mi, nie chcesz tego. Headhunter, revolver... Czym one są? Headhunter miecz ciacha wielokrotnie na uderzenie. A rewolwer strzela częściej kryty. Daj miecz. Nawet jeżeli mam Ameno Habanero. Jak dobry jest to miecz? To jest pytanie na dziś. Zobaczmy. Equip. 1 do 6 hitów, szans... Ojaj! Jezu! I mean, efekt jest ciekawy, ale fakt, że ma nitką szans na trafienie, dyskwalifikuje to by, jak dla mnie. Nie używam rzeczy, które mają szans na trafienie. Ja po prostu nie robię tego. Dobra, czaneczku jest to porobione. Jesteśmy w miarę blisko szejszy. A skończymy sobie na dzisiaj. I obawiam się, że skończymy na dłużej i tak pewnie, że nie będę pamiętał kompletnie co jak. Także w ramach ogłoszeń parafialnych ja tylko przypominam w tej chwili, że ten, że od przyszłego tygodnia, przez przynajmniej 3 tygodnie tych popołudniowych streamów nie będzie.
planuję robić jakieś takie streamy poranne w tych samych dniach, w godzinach pewnie gdzieś bliżej 10, 11. Coś ten deseń, jeszcze nie wiem z czego. Nie będę na pewno robił tego, co teraz sobie. Pewnie jakieś takie albo krótsze rzeczy, albo jakieś mega memy będę włączał, albo znajdę sobie jakąś jedną grę, taką dłuższą, którą mógłbym przejść w tym czasie. A tak to jeszcze zobaczę. Sobotni stream powinien się odbyć, chyba że wizyta mojej rodzinki się odrobinę przedłuży. I przypominam też, że Ronpa jest dopiero w niedzielę, a nie w czwartek. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie się, po. Cześć.